We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Distinguished ladies and gentlemen, dear colleagues. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę być z Państwem dzisiaj i że możemy pochylić się nad kolejnym punktem programu IGF 2021. Jest to wysoki panel dotyczący inwestycji w rozwój technologii cyfrowych oraz budowania zdolności w obszarze cyfryzacji. To jest pierwszy raz, kiedy Polska jest gospodarzem szczytu cyfrowego ONZ. Jest to 16. edycja IGF. Tutaj zgromadzili się liderzy w obszarze cyfryzacji, decydenci i dzisiaj będziemy mieli szansę bezpośrednio ich posłuchać. Bardzo się cieszymy, że mamy w tej chwili na scenie znamienitych panelistów. Chcę w tej chwili powitać panią Hurję Alimadi, minister do spraw innowacji i technologii z Etiopii. Jak również panią Teresę Czerwińską, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Panią Marię Franceskę Spatolizano, reprezentującą biuro wysłannika sekretarza generalnego do spraw technologii. Witam również pana Auriverdiera, ambasadora Francji do spraw technologii cyfrowych, jak również pana Wiktorsa Makarowsa, który jest specjalnym wysłannikiem do spraw cyfrowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łotwy. Wysłuchamy również krótkiego wystąpienia nagranego na wideo przez pana Dmitra Czernyszenko, wicepremiera w rządzie Federacji Rosyjskiej. Jest to państwo, które będzie gospodarzem szczytu w 2025 roku. Szanowni Państwo, z pewnością transformacje cyfrowe, inwestycje i nowe regulacje to najważniejsze tematy dzisiejszego dnia. Transformacja cyfrowa to bardzo złożony proces, który wiąże się z ogromnym potencjałem rozwoju ludzkości, jak również rozwoju gospodarczego, ale wiąże się też z wieloma wyzwaniami. Pandemia COVID-19 uwypukliła bardzo wiele negatywnych skutków, zwłaszcza tych, które dotknęły przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy musieli skonfrontować się z nową wirtualną rzeczywistością. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Bank Światowy we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, 32% polskich firm zaczęło korzystać albo natężyło swoje wykorzystanie internetu do prowadzenia działalności. Media społecznościowe, specjalne zastosowanie platform cyfrowych na potrzeby biznesu. To wszystko procesy, których jesteśmy w tej chwili świadkami. Chciałbym zacząć od bardzo otwartego pytania zadanego wszystkim naszym panelistom. Bazując na Państwa doświadczeniu, jakie wyzwania stoją przed nami, jeśli chodzi o transformację cyfrową i w jakich obszarach będą potrzebne interwencje regulacyjne? Czas mamy niestety ograniczony, a mamy tutaj wielu znakomitych panelistów, dlatego bardzo proszę, aby Państwo ograniczyli się do krótkich, 3-minutowych wypowiedzi. Zacznę od minister Etiopii, z Etiopii, pani Hurja Ali Mahdi. So maybe I will handle the voice to me. Yes? Okay. So the floor is yours, minister. Bardzo prosimy o wypowiedź, pani minister. Czy mógłby pan powtórzyć pytanie? Tak, bazując na pani doświadczeniu, jakie wyzwania pani widzi w zakresie
transformacji cyfrowej w nadchodzących latach i w jakich obszarach będą konieczne interwencje regulacyjne. Bardzo dziękuję, panie moderatorze. Jak państwo wiedzą, transformacja cyfrowa jest swoistą podróżą. Jest podróżą dynamiczną, szybką. Taka podróż wymaga wielostronnego zaangażowania. A zatem wszyscy musimy dostrzec tę potrzebę szybkiej transformacji cyfrowej. I na przykład w moim kraju przyjęliśmy pierwszą strategię rozwoju w zakresie cyfryzacji. To jest strategia 2025 i ta strategia podkreśla konieczność podjęcia bardzo szybkich i bardzo odważnych działań, żeby transformacja cyfrowa była możliwa. Jeżeli nie opanujemy szybko technologii cyfrowych, to niestety nie skorzystamy z istotnych możliwości rozwojowych. Jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej infrastruktury, jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej łączności, to nie możemy myśleć o cyberbezpieczeństwie, nie możemy myśleć o zwiększaniu umiejętności i kompetencji cyfrowych, jak również istotnym problemem może być brak ram prawnych, które wyregulowałyby transformację cyfrową. Kolejnym ważnym czynnikiem, o którym chciałabym wspomnieć, to konieczność odważnego przywództwa. Musimy wykorzystać potencjał, który się wiąże z transformacją cyfrową, ale przywódcy krajowi muszą się zobowiązać do większego zaangażowania w tym zakresie. A więc potrzebny jest nowy sposób myślenia i bardzo stanowcze zaangażowanie po stronie przywódców, po stronie liderów. Pamiętajmy również, że nie możemy nie dostrzec tego, jak złożony jest ekosystem cyfrowy. I tutaj również potrzebne jest odpowiednio krytyczne podejście ze strony decydentów i najważniejszych interesariuszy. A więc uważam, że jeżeli nie podejdziemy w sposób odważny i szybki do przemian cyfrowych, nie będziemy w stanie odnieść sukcesu. Jeśli chodzi o interwencje regulacyjne, transformacja cyfrowa wymaga na pewno stworzenia bardzo dynamicznego ekosystemu przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii. I taki ekosystem wymaga również ustanowienia określonych polityk, regulacji, które mogłyby wspierać innowacje i rozwój nowych technologii. A zatem chcę powiedzieć raz jeszcze, że takie innowacyjne rozwiązania regulacyjne wymagają wielostronnego zaangażowania podczas wprowadzania nowych regulacji, które miałyby wspierać inwestycje w cyfrową przedsiębiorczość. I to są wyzwania, które widzę przed nami w nadchodzących miesiącach. Bardzo dziękujemy, pani minister. Bardzo dziękujemy za tę perspektywę etiopską. To ważne, że pani wielokrotnie wspomniała o podejściu wielostronnym, o zaangażowaniu wielostronnym IGF 2022, czyli kolejna edycja odbędzie się właśnie w Etiopii. Państwo będą państwem gospodarzem. I teraz przekazuję już głos pani Teresie Trzyczerwińskiej, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Bardzo dziękuję, panie moderatorze. Na początek bardzo serdecznie chciałabym podziękować organizatorom forum za zaproszenie mnie do udziału w tym panelu. To dla mnie ogromna przyjemność, że mogę reprezentować Europejski Bank Inwestycyjny tutaj przed tak znamienitym gronem. Europejski Bank Inwestycyjny, cała nasza grupa bankowa jest właściwie największą wielostronną organizacją finansową i jesteśmy dostawcami finansowania w zakresie innowacji, w zakresie łagodzenia zmian klimatu, jak również w obszarze cyfryzacji. Mówimy tutaj o inwestycji na poziomie 77 miliardów euro co roku.
Uważamy, że wydarzenia takie jak to dzisiejsze są bardzo potrzebne, zwłaszcza dlatego, że odbudowa gospodarcza ciągle jeszcze pozostaje czymś niepewnym. A cyfryzacja jest na pewno kluczowym czynnikiem, który może nam pomóc tę niepewność ograniczyć. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej debacie i mogę reprezentować naszą grupę. Naszym zdaniem istnieją bardzo kluczowe wyzwania na drodze do pełnej transformacji cyfrowej. Przede wszystkim jest to bardzo duża przepaść cyfrowa pomiędzy Europą a innymi kluczowymi gospodarkami. I niejednolity obraz cyfryzacji w różnych regionach Europy. Dzisiaj chciałabym się z Państwem podzielić perspektywą europejską, chociaż wielu z naszych partnerów prowadzi swoją działalność również w innych zakątkach globu. A więc jeśli chodzi o tę przepaść cyfrową, dzisiaj mówimy o tym, że cyfryzacja odgrywa krytyczną rolę jako proces, który umożliwia wprowadzanie innowacji, jako proces, który umożliwia zrównoważony rozwój. Jednocześnie transformacja cyfrowa wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Według ostatnich szacunków ta przepaść cyfrowa pomiędzy Europą a innymi takimi kluczowymi gospodarkami to jest mniej więcej 1% PKB. Rocznie. A więc jest to dość istotna luka, jeśli chodzi o poziom finansowania. Dla nas jest to oczywiste, że zapotrzebowanie na technologie zielone, na technologie cyfrowe będzie bardzo ważnym motorem zmian w nadchodzących latach. To, co jest nam potrzebne, aby umożliwić zieloną transformację, cyfrową transformację, to zmiany o charakterze strukturalnym. A zatem potrzebne są bardzo duże programy inwestycyjne i dlatego współpraca pomiędzy graczami prywatnymi i publicznymi jest niezbędna. Oczywiście przepaść cyfrowa nie jest naszą jedyną obawą. Unia Europejska podkreśla również konieczność oceny stopnia cyfryzacji w różnych regionach i w różnych branżach państw członkowskich i wiemy o tym, że ten poziom cyfryzacji wielokrotnie jest poniżej średniej unijnej. Te regiony wymagają szczególnej pomocy i wsparcia dzięki programom inwestycyjnym. Chcemy zaadresować tę lukę inwestycyjną w poszczególnych regionach Unii Europejskiej i dlatego nasza grupa bankowa, a więc Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i we współpracy z Komisją Europejską uruchomiliśmy program innowacji cyfrowych i mamy nadzieję, że tego rodzaju współpraca umożliwi realną transformację cyfrową oraz zieloną. I tutaj wracając do Pana pytania o najważniejsze wyzwania, to myślę, że właśnie ta luka cyfrowa, przepaść cyfrowa, jak również luka finansowa to najważniejsze wyzwania, jak również bardzo duże zróżnicowanie pomiędzy sektorami i regionami. Bardzo dziękuję Pani Minister. To była bardzo ciekawa perspektywa ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Porozmawialiśmy co nieco na temat finansowania i jeszcze do kwestii finansowania wrócimy. Kolejną panelistką jest pani Maria Francesca Spatolizano, reprezentująca Biuro Wysłannika Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych do spraw technologii. Bardzo proszę o odpowiedź na to samo pytanie. Bardzo dziękuję. To dla mnie ogromna przyjemność, że mogę być tutaj z Państwem. Bardzo się cieszę, że mogę wypowiadać się przed
tą bardzo dużą grupą słuchaczy, nie tylko stacjonarnie, ale również online. Dzisiaj podczas sesji otwierającej wysłuchaliśmy wielu uwag ze strony przedstawicieli rządu polskiego, jak również pozostałych panelistów. Słyszeliśmy to również ze strony podsekretarza generalnego, a mianowicie słuchaliśmy o tym, jak ważne jest to, żeby odnieść się do szans, jak również wyzwań, które wiążą się z transformacją cyfrową. Nie będę tego wszystkiego powtarzać, ale proszę, pamiętajmy o tym. W Organizacji Narodów Zjednoczonych staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wspierać poszczególne państwa, żeby działać na arenie globalnej, tak żeby te nowe narzędzia technologiczne wykorzystywane były dla zapewnienia dobrostanu wszystkich ludzi, żeby redukować nierówności, które wciąż jeszcze obserwujemy w różnych regionach świata. Dzięki narzędziom cyfrowym, dzięki nowym technologiom chcemy właśnie te wyzwania, jak również zagrożenia minimalizować. I taki jest nasz główny cel. Oczywiście nowe technologie będą coraz bardziej determinowały ścieżkę rozwoju gospodarczego zarówno państw mniejszych, jak i większych, rozwiniętych, jak i rozwijających się. I na pewno musimy wprowadzić takie globalne ramy. I ten proces już się rozpoczął w różnych miejscach, bo pan pytał o ramy regulacyjne. Myślę, że wiele takich regulacji już zostało wdrożonych, bez względu na to, czy one wynikają z dobrej praktyki prywatnych graczy, czy zostały narzucone z góry przez krajowe rządy. Powstaje pytanie, czy są to reguły właściwe, czy trzeba je zweryfikować. Chcemy oczywiście, aby wszyscy ludzie mogli liczyć na szacunek online, podobnie jak offline. Wiemy o tym, że w internecie w tej chwili ludzie szukają nowych możliwości zatrudnienia, jak również prowadzą wiele innych aktywności. Co jest nam zatem potrzebne? Potrzebujemy oczywiście odpowiedniej infrastruktury, potrzebujemy zagwarantować dostęp wszystkich użytkowników do tej infrastruktury i musimy upewnić się, że odpowiednio przeszkoliliśmy pracowników, żeby ta zmiana mogła być możliwa. Wcześniej wypowiadała się pani wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Była mowa o propozycjach regulacji wprowadzanych w obszarze cyfryzacji i my oczywiście z radością przyjmujemy informacje na temat takich właśnie zmian. Oczywiście, kiedy mówimy o regulacjach, musimy je właściwie zdefiniować, musimy zastanowić się nad tym, co tak naprawdę chcielibyśmy regulować i w jakim celu. Mamy różne poziomy regulacji. Niektóre regulacje będą wdrażane na poziomie krajowym z pewnością, a może nawet na poziomie regionalnym. Natomiast w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych my uważamy, że nowe technologie czy internet to taka przestrzeń, która wymaga działań globalnych, a więc chcemy również w ramach ONZ-u tworzyć taką platformę debaty na temat nowych regulacji, żeby te regulacje mogły być wdrażane na poziomie raczej globalnym, żeby wynikały z globalnego konsensusu, który zasadza się z kolei na podstawowych wartościach przez nas wyznawanych. Sekretarz generalny przedstawił plan rozwoju współpracy cyfrowej. Jak państwo wiedzą, ma to być taka współpraca wielostronna, która pozwoli na wdrożenie najważniejszych elementów tej wizji. Chodzi oczywiście o to, żeby internet był otwartą, wolną, bezpieczną przestrzenią. Inne agendy ONZ-u, takie jak na przykład UNESCO, również położyły już podwaliny pod regulacje w obszarze na przykład sztucznej inteligencji, czy na przykład Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny również pracuje nad regulacjami, które miałyby dotyczyć globalnej łączności. I może jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Mianowicie we wrześniu sekretarz generalny przedstawił swoją wizję w raporcie, który zatytułowany jest Our Common Agenda, nasz wspólny program. I tam znajdą państwo
pojawiające się najważniejsze wątki dotyczące technologii i transformacji cyfrowej, która stawia w centrum człowieka. W tym dokumencie, który jest bardzo ambitnym dokumentem, również mówimy o tak zwanym globalnym porozumieniu cyfrowym, Global Digital Compact. Może nieco więcej powiem o tym podczas kolejnej rundy pytań. Bardzo dziękujemy. Była to pani Maria Francesca Spatolizano. Bardzo ważny komentarz dotyczący nowych regulacji. Będziemy o tym dyskutować na poziomie europejskim. Pojawiają się nowe rozporządzenia, nowe projekty nowych rozporządzeń na poziomie europejskim. To jest nowe rozporządzenie dotyczące usług cyfrowych, jak również sztucznej inteligencji. Mówimy o swobodzie prowadzenia działalności biznesowej online. I teraz poproszę o wypowiedź pana Henri Verdiera, ambasadora Francji do spraw technologii cyfrowych. Pan ma sporo doświadczenia, o tym słyszeliśmy już wczoraj, sporo takiego doświadczenia współpracy z przedsiębiorstwami, a więc z radością wysłuchamy pana komentarza. Dziękuję bardzo. Proponuję zaopatrzyć się w słuchawki, bo będę mówił po francusku. Jesteśmy przyjmowani przez ONZ, dlatego mamy tłumaczenie najwyższej jakości, za co bardzo dziękuję. Ponadto jest to ważne, gdyż jeśli chcemy wyprodukować tą przemianę cyfrową, ważne, żeby każdy mógł przyjść, aby swoimi myślami, swoją kulturą, swoją wyobraźnią i to, abyśmy weszli ze wszystkimi naszymi wartościami, różnorodnością w ten świat, w którym funkcjonujemy. Także zaczekałem, aby wszyscy wzięli swoje urządzenia do odsłuchu. Żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie, podzielę się z Państwem bardzo prostą myślą. 50 lat temu jakiś wizjonerzy, często akademicy, wymyślili internet i stworzyli dla ludzkości największą platformę innowacji, dostępu do kultury, współpracy i wzrostu gospodarczego, o której kiedykolwiek marzyliśmy. Ten internet to najważniejsze dobro wspólne nasze. Zmienił świat. I dziś w istocie musimy stawić czoła wielkim problemom. Pierwszym, o czym była duża, mówiliśmy dziś wieczorem, to jest brak równowagi, jeżeli chodzi o dostęp do internetu, lecz także brak równowagi, jeżeli chodzi o panowanie nad inteligencją, sztuczną inteligencją, lecz nad innymi elementami. Na tym, co jest wspólne i to, co jest przejmowane, to powinniśmy zachować to, co jest wspólne. Publiczne modele dla internetu, dane publiczne, modele nauczania sztucznej inteligencji. Drugim niebezpieczeństwem jest działalność kryminalna. Są tacy kryminaliści, są takie państwa, które manipulują informacją, które atakują infrastrukturę i na te problemy trzeba znaleźć rozwiązanie. Trzecim niebezpieczeństwem, powiedzmy to, bo za mało o tym mówiliśmy jeszcze, jest to, że czasem wzorce ekonomiczne niektórych przedsiębiorstw degenerują się. I to nie internet tworzy fake news, tylko media społecznościowe i przedsiębiorstwa, które mają takie, a nie inne modele ekonomiczne, które trzeba będzie regulować. Ale udało się to zrobić z przemysłem, z lotnictwem, z większością wielkich sektorów przemysłowych, więc także też będzie uregulować sektor mediów społecznościowych. Teraz, panie ministrze, w odpowiedzi na pańskie pytanie. Chodzi o to, żeby znaleźć dobre przepisy, które będą szanować ten pierwszy internet, otwarty, zdecentralizowany, neutralny i zunifikowany, ujednolicony, który chroni. I będą to przepisy państwa prawa, wielostronne i przede wszystkim szanujące państwo prawa, czy zasadę prawa. Bo jest także dużo złych rozwiązań, jeżeli chodzi o regulację internetu. Zresztą na tym skończę. Jest taki pisarz, pamfletysta w amerykański American się nazywał, który mówił, wobec każdego złożonego problemu jest proste rozwiązanie. Proste rozwiązanie, jasne, ale fałszywe. Więc nie szukajmy takich rozwiązań. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ambasador.
Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Zatem regulacje są wskazane, ale nie możemy pozwolić sobie na nadmierną regulację, która mogłaby spowolnić rozwój cyfrowego świata. A zatem warto wyważyć te dwa aspekty. A teraz poproszę o głos kolejną osobę, pan Viktor Makarow, specjalny wysłannik do spraw kwestii cyfrowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łotwy. Zapraszam do zabrania głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wrócę jeszcze do tych słów wstępu, które usłyszeliśmy od pana na początku. Mówił pan o tym, jak trudną sytuacją była pandemia z perspektywy polskich przedsiębiorców. Myślę, że na Łotwie mamy bardzo podobne doświadczenia, ale są też pewne pozytywne aspekty. Oczywiście pandemia miała dalekosiężne, negatywne konsekwencje gospodarcze, ale te konsekwencje byłyby jeszcze bardziej niszczące, gdyby nasi przedsiębiorcy nie byli w stanie wykorzystywać pewnych elementów cyfrowej infrastruktury, takich na przykład jak powszechny dostęp do internetu, takich jak usługi publiczne, które zostały w dużym stopniu ucyfrowione. A zatem oczywiście możemy cyfryzację popchnąć jeszcze bardziej naprzód, ale bardzo wiele już udało się zrobić. Ludzie nie czekali, ale po prostu zabrali się do pracy. Oczywiście mamy taki długi dokument na Łotwie, który dotyczy naszej strategii rozwoju technologii cyfrowej. Przedstawię tylko takie podstawowe założenia. Jeżeli chodzi o cyfryzację świata biznesu, to jest to proces, który nie toczy się w próżni. A więc chodzi o cyfryzację biznesu, ale pamiętajmy, że biznes działa w kontekście konkretnego społeczeństwa, zatem cyfryzacja dotyczy całego społeczeństwa. Pierwsze wyzwanie, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to rzeczywiste wykorzystanie i przyjęcie nowych technologii. Mamy technologie tradycyjne, ale mamy też coraz więcej technologii innowacyjnych, sztuczna inteligencja, technologie oparte na chmurze, tak zwane big data, a zatem to są wielkie wyzwania. Drugie wyzwania dotyczą kadr, zasobów ludzkich. Często to jest obszar problematyczny. Czasami po prostu tych zasobów ludzkich brakuje, ale czasami mamy też niedostatecznie wykwalifikowanych pracowników, więc konieczna jest praca na tym, aby kompetencje poszerzać i udoskonalać. Kolejna kwestia to jest kapitał ludzki, a więc na przykład pozyskiwanie przez pracowników podstawowych umiejętności, ale także umiejętności zaawansowanych, na przykład w obszarze informatyki. Ale nie chodzi tylko o umiejętności, ale także o cały szerszy kontekst, a więc zaufanie, wartości, a przede wszystkim o zaufanie do cyfrowego świata. Bez tego żadne umiejętności nie wystarczą. Na Łotwie możemy się pochwalić, mamy dość dobry dostęp do internetu. Technologia 5G jest w tej chwili wdrażana. Chcemy, aby ten proces postępował coraz szybciej. W ciągu najbliższych 6 lat chcemy osiągnąć taki stan, w którym co najmniej 4 miasta w naszym kraju będą w pełni pokryte zasięgiem technologii 5G. Kolejna kwestia to regulacja, czy regulacje. O tym już wspominaliśmy. Łotwa jest niewielkim państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale stawiamy na regulacje i chcemy, aby te regulacje umożliwiały sprawiedliwą konkurencję, aby ta konkurencja nie była wypaczona, aby nie była zakłócona i aby dać równe szanse średnim przedsiębiorstwom, tak aby nie przegrały one w starciu z dużymi graczami. Mamy nadzieję, że odpowiednie przepisy w tym zakresie będą przyjmowane stopniowo, począwszy od przyszłego roku. Także mamy nadzieje związane z objęciem przez Francję wiodącej pozycji w Radzie Unii Europejskiej, więc będziemy sprawować prezydencję i mam nadzieję, że także na tym forum uda nam się
przyczynić do tworzenia szerszych regulacji, bo są one niezwykle ważne i w Europie toczą się już prace nad takimi aktami i elementami ustawodawstwa, które pozwolą przedsiębiorcom skuteczniej działać w sferze cyfrowej. Bardzo dziękuję. Spodobała mi się szczególnie ta uwaga dotycząca wdrażania technologii cyfrowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Mówił Pan o tym, że to troszkę przebiega wolniej niż byśmy oczekiwali, a zatem na tym też powinniśmy się skupić. Powinniśmy dbać o to, aby w państwach członkowskich to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa lepiej sobie radziły, jeżeli chodzi o wdrażanie tych technologii cyfrowych. W wielu krajach one radzą sobie z tym gorzej na przykład niż niektóre organy administracji publicznej, co może być dość zaskakujące. Osiągnęliśmy już połowę naszej dyskusji, a zatem poprosimy teraz zespół techniczny o wyświetlenie wideo i takiego przesłania, które skierował do nas premier Federacji Rosyjskiej, wicepremier, dokładnie rzecz biorąc. Witam serdecznie wszystkich uczestników szczytu IGF. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pandemia, pomimo swoich negatywnych konsekwencji, napędza także rozwój technologii cyfrowych. Ma ona niezwykle ważny wpływ na rozwój gospodarki cyfrowej. Ludzie na całym świecie chętniej korzystają z usług w internecie, z usług cyfrowych. W Rosji ten sektor gospodarki rozwija się szczególnie prężnie. Przemiany cyfrowe to dla nas wszystkich wspólny cel. Także edukacja w zakresie przedmiotów z grupy STEM rozwija się. Radzimy sobie szczególnie dobrze na tym polu. W naszej gospodarce działają setki i tysiące firm informatycznych. Tworzymy oprogramowanie, a nawet eksportujemy zarówno oprogramowanie, jak i usługi internetowe i usługi cyfrowe. Szczególnie ten sektor rozwija się prężnie i w ostatnich latach wzrósł o około 20%. Można powiedzieć, że na tym polu bardzo wiele się dzieje. Jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni. Organizujemy między innymi konkursy grantowe, które pozwalają wyłonić te przedsiębiorstwa, które wdrażają najbardziej innowacyjne rozwiązania cyfrowe. W ramach tych grantów przekazujemy istotne środki finansowe na ich dalszy rozwój i uważamy, że jeżeli chodzi o technologię cyfrową, bardzo ważna jest współpraca właśnie między sektorem prywatnym a publicznym. Ważne jest także tworzenie międzynarodowych ram prawnych w tym zakresie. Jak Państwo wiedzą, inwestycje są niezwykle istotne, ale muszą być realizowane w ramach systemu, który jest sprawiedliwy dla wszystkich. Musimy podkreślać konieczność tworzenia wspólnego podejścia do rozwoju technologii cyfrowych, tak aby zapewniać wszystkim uczestnikom środowiska cyfrowego równoważne prawa, ale także obowiązki. Bardzo ważne jest dla nas to, aby usuwać przeszkody regulacyjne, które wstrzymują rozwój technologii cyfrowych. Bardzo ważne jest także coraz szersze wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w gospodarce. Oczywiście ważne są tutaj kwestie etyczne, które trzeba rozwiązać. Dla Rosji najważniejsze jest tworzenie sztucznej inteligencji, która w centrum zainteresowania stawiać będzie człowieka i która będzie działać z korzyścią dla całego społeczeństwa. Przyjęliśmy tak zwany kodeks etyczny w zakresie sztucznej inteligencji. Kodeks ten został podpisany przez przedstawicieli przedsiębiorstw, wyższych uczelni, a także fundacji. W ramach tego kodeksu podkreśla się podstawowe wartości, takie jak odpowiedzialność, przejrzystość, niezawodność, włączenie społeczne, bezpieczeństwo oraz poufność. Pragnę także zauważyć, że istotna jest kwestia harmonizacji międzynarodowych regulacji dotyczących internetu, a także działalności spółek technologicznych.
W tym kontekście przyglądamy się z zainteresowaniem inicjatywie sekretarza generalnego ONZ w zakresie stworzenia globalnego porozumienia cyfrowego. Rosja jest otwarta na współpracę i na dialog ze wszystkimi stronami zainteresowanymi, wszystkimi firmami i społecznościami. ONZ potwierdziło już, że to Rosja zorganizuje szczyt IGF w 2025 roku. Będzie to 20. edycja, będzie to dla nas wielki zaszczyt. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć Państwa u nas i podkreśla to także silną pozycję naszego kraju w tworzeniu technologii cyfrowych i społeczeństwa informacyjnego. Chcemy zapewnić jak najszersze możliwości uczestniczenia w forum interesariuszom reprezentującym wszystkie sektory. Jesteśmy przekonani, że forum będzie miało wymiar praktyczny, który sprzyjać będzie zwiększeniu zaufania i bezpieczeństwa działalności w internecie. Życzę konstruktywnego dialogu i owocnych obrad podczas IGF 2021. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, panie wicepremierze, za tę interesującą perspektywę. Rzeczywiście w 2025 roku to właśnie w Rosji odbędzie się kolejny szczyt cyfrowy ONZ. A więc Etiopia najpierw, potem kolejne państwa, w tym jedno, które jeszcze nie zostało potwierdzone, a w 2025 roku udamy się do Rosji. Kontynuujmy naszą debatę, szanowni państwo, i przyjrzyjmy się teraz wymiarowi przedsiębiorczemu, jeżeli chodzi o rewolucję cyfrową. Będziemy teraz pytać o perspektywę małych i średnich przedsiębiorstw, które odgrywają niezwykle ważną rolę w przemianach cyfrowych. Bardzo istotne. Istotnym elementem dla nich jest finansowanie i tutaj możliwości finansowania są szerokie, ale także zapotrzebowanie jest niezwykle znaczące, ponieważ oczywiście inwestycje w różne aspekty technologii cyfrowych mogą być znaczące. Czas ucieka nam bardzo szybko, szybciej niż się spodziewaliśmy, dlatego chciałbym poprosić Państwa do tego, aby każdy z naszych prelegentów zabrał głos na 2-3 minuty i zadam takie otwarte pytanie wszystkim naszym gościom, którzy zgromadzeni są tutaj w Katowicach. A zatem kwestie biznesowe. W jaki sposób możemy zachęcać startupy oraz firmy z grupy MŚP do wprowadzania innowacji i korzystania w większym stopniu z technologii cyfrowych? Jakie modele finansowania mogliby Państwo im polecić? Czy to byłyby inwestycje publiczne, fundusze typu venture capital, modele współinwestowania, jakąś współpracę pomiędzy inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Więc jaka jest Państwa perspektywa? Jakby Państwo się do tego odnieśli? I zaczniemy od pani Julii Alimarti. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję za cierpliwość. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że to, co dzisiaj postrzegamy jako innowacje, to są rzeczy i projekty, które zapoczątkowały startupy. Startupy, które dostrzegły potencjał pewnych rozwiązań, a zatem startupy musimy wspierać od samego początku ich prac. Kiedy przyjadą Państwo do Afryki, spotkają Państwo z pewnością wielu młodych ludzi, którzy są bardzo twórczy, którzy mają mnóstwo świetnych pomysłów i trzeba ich wspierać w ich realizacji. Kraje rozwijające się, takie jak Etiopia, to są kraje, które często mają ograniczony dostęp do infrastruktury, do finansów i innych aspektów koniecznych, jeżeli chodzi o rozwój technologii cyfrowej. To się trochę poprawia, ale cały czas jeszcze mamy problemy. Trudno jest stworzyć odpowiednie warunki dla MŚP do prawidłowego funkcjonowania. Jest to wyzwanie, z nim musimy sobie poradzić. A zatem zarówno sektor prywatny, jak i sektor publiczny, władze lokalne i regionalne powinny inwestować w infrastrukturę. Taka jest nasza propozycja
I uważamy, że tutaj inwestycje w infrastrukturę energetyczną są także niezwykle ważne. Rządy powinny starać się poradzić sobie z problemami, które mają charakter takich wąskich gardeł. Na przykład mogą one dotyczyć rejestracji nowych podmiotów gospodarczych, jakichś innowacyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nawet dobrym pomysłem mogło być ustanowienie funduszu innowacji oraz zapewnienie mu odpowiedniego finansowania. To mogłoby pozwolić nam pozyskać nowych przedsiębiorców gotowych do podjęcia ryzyka i współtworzenia przestrzeni cyfrowej. Zatem wartościowe byłyby odpowiednie ramy prawne, odpowiednie regulacje. To jest coś, bez czego nie możemy się obejść. A zatem administracja publiczna powinna rozważyć wdrożenie różnego rodzaju zachęt, między innymi zachęt finansowych, zachęt podatkowych. Można rozważyć wdrożenie mechanizmu wsparcia inwestycyjnego i administracyjnego, ponieważ czasami może się tak zdarzyć, że ktoś ma świetny pomysł, który chciałby zrealizować, ale brakuje mu zasobów, brakuje mu środków finansowych. Takie problemy powinno się rozwiązywać tak, aby startupy i MŚP mogły prężnie działać i wdrażać swoje pomysły. Sektor prywatny powinien współpracować z sektorem publicznym i należy tworzyć system, który pozwoli nam rozwiązać wyzwania finansowe, prawne oraz inne problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy na drodze do realizacji swoich marzeń biznesowych. Bardzo ważna jest także kwestia innowacji dotyczących danych. Pamiętajmy, że dane to taka ropa naftowa dzisiejszych czasów, a zatem to dane są prawdziwym bogactwem i trzeba kształtować narzędzia, które pozwolą nam te dane odpowiednio agregować, zbierać, przetwarzać z korzyścią dla całego kraju. Ten proces wymaga jednak współpracy wszystkich stron zainteresowanych. Musi być to współpraca prowadzona w poważnym duchu, ale musi ona także zakładać dużą przejrzystość. Dane są bardzo drogocenne, a zatem musimy przetwarzać je w sposób niezwykle przejrzysty, bo pamiętajmy, że dane zbiera bardzo wiele podmiotów, w tym między innymi podmioty administracji publicznej. Są to zarówno dane zbierane w sposób tradycyjny, jak i w sposób cyfrowy, a zatem te dane należy chronić. Trzeba zapewnić bezpieczne mechanizmy także wykorzystywania i przetwarzania takich danych. Musi to być wszystko robione w duchu przejrzystości. Trzeba także kształtować polityki dotyczące dostępu i wykorzystywania danych innych niż te tradycyjne, a to wymaga oczywiście dużych wysiłków ze strony rządu. Trzeba korzystać z danych tak zwanych otwartych, które także mogą przyczynić się do szybszego rozwoju naszych krajów. Zasadniczo ważne jest to, aby nasze dane miały charakter otwarty, aby mogły one być wykorzystywane przez osoby mające innowacyjne pomysły. Kolejna kwestia, czy nie wiem, czy mam kontynuować, czy mam czas? 30 sekund. Bardzo prosimy o krótki komentarz na temat finansowania. Tak, jeżeli chodzi o finansowanie, to ja oczywiście pochodzę z kraju rozwijającego się, a zatem finansowanie jest dla nas szczególnie ważne, szczególnie interesujące. Ja chyba powiedziałabym, że wszystkie modele finansowania są ważne, bo dobre jest to, że możemy czasami wybierać pomiędzy różnymi dostępnymi możliwościami, tak aby twórczy przedsiębiorcy mogli wybierać to, co najbardziej im pasuje. Nie wiem, jak to jest w krajach rozwiniętych, ale w krajach rozwijających się, takich jak Etiopia, to chyba wszystkie modele finansowania byłyby wskazane, byłyby potrzebne, szczególnie dla startupów, które czasami mają problem właśnie z kwestiami finansowania i nie mogą rozwinąć skrzydeł w swojej pracy na rynku. A zatem potrzebujemy otwartych możliwości dla tych graczy rynkowych. Bardzo dziękuję. Wrócimy być może jeszcze do kwestii inwestycji na późniejszym etapie, jeżeli pozwoli nam na to czas. Chciałbym teraz zwrócić się do pani wiceprezes
Teresy Czerwińskiej. Naprawdę z zainteresowaniem czekamy na pani perspektywę. Bardzo dziękuję. Ja właściwie chciałabym zacząć w tym miejscu, w którym zakończyła pani minister, mówiąc o finansowaniu. Zacznę może od następującej uwagi. Mamy różne typy finansowania, które są potrzebne na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. A więc jest to inny rodzaj finansowania na samym początku rozwoju firmy, inne źródła finansowania na późniejszym etapie rozwoju, ale również w różnych branżach potrzebne są inne modele wsparcia finansowego. I tutaj zgadzam się całkowicie z tym, co zostało wcześniej powiedziane, że potrzebujemy odpowiedniego udziału instytucji publicznych i zaangażowania decydentów w tworzenie bardzo szerokiej palety narzędzi finansowych, które mogłyby wspierać cyfryzację małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów. Patrząc na to z takiej szerszej perspektywy rynkowej, obserwujemy bardzo duże, wąskie gardło w obszarze mechanizmów dzielenia ryzyka. Mam na myśli tutaj mechanizmy takie jak finansowanie kapitału wysokiego ryzyka. Są to takie właśnie narzędzia, które w najlepszy sposób mogą wspierać zmianę technologiczną i innowacje. A więc tutaj musimy jakoś poradzić sobie z tą luką w zakresie narzędzi finansowania, która jeszcze się poszerzyła w trakcie pandemii. I nasza grupa stara się oferować bardzo szeroką paletę pożyczek, gwarancji, jak również narzędzi finansowania typu equity. Natomiast ważne jest również to, że łączymy nasze źródła finansowania z innymi źródłami, na przykład z narzędziami rynku kapitałowego, jak również z funduszami unijnymi, tak żeby zagwarantować, że ta architektura finansowa jest odpowiednia dla danego projektu. I wreszcie oferujemy również wsparcie techniczne, tak aby odpowiednio przygotować naszych klientów do właściwego skonstruowania swoich projektów. A zatem można powiedzieć, że towarzyszymy naszym klientom od samego początku, od etapu przygotowań do końcowego już etapu finansowania. Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie takich właśnie usług doradczych i wsparcia technicznego. Jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to chciałabym podkreślić, że sektor MŚP to jest dla nas bezwzględny priorytet. W 2020 roku nasza grupa wsparła ponad 420 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw, oferując wsparcie finansowe. Pamiętajmy, że to jest sektor, który zatrudnia bardzo wielu pracowników i można powiedzieć, że co roku przeznaczamy około 30 miliardów euro na rzecz finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, ale również startupów. Bardzo dumna jestem z tego, że możemy pochwalić się takim właśnie wsparciem sektora MŚP, jak również startupów, a zatem nasze wsparcie finansowe oferujemy nie tylko dużym i znanym firmom, ale również młodym przedsiębiorstwom, które specjalizują się w nowych technologiach. Bardzo dziękuję. I teraz chciałbym to samo pytanie zadać pani Marii Francesce Spatolizano, czyli pytanie dotyczące tego, czy już wystarczające wsparcie finansowe oferujemy sektorowi MŚP, czy może coś należałoby jeszcze tutaj poprawić. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Coś, co zostało tutaj już powiedziane, jest dla mnie bardzo ważne. Mianowicie startupy, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także mikroprzedsiębiorstwa muszą przede wszystkim uświadomić sobie, jakie korzyści płyną
z globalnej łączności, obecności w internecie i tak dalej. Ale przede wszystkim musimy im zapewnić tę łączność. Wiemy o tym, że przynajmniej teoretycznie 95% światowej populacji jest w zasięgu sieci mobilnej, sieci komórkowej, ale w praktyce, zgodnie z niedawno opublikowanym raportem ITU, w dalszym ciągu około 3 miliardów osób nie ma podłączenia do sieci. Nie ma tych samych szans i możliwości, a zatem musimy podnosić świadomość, musimy oferować szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych, tak aby te osoby, które być może w przyszłości założą swoje firmy, również z większą odwagą działały w internecie. Chcemy tę przepaść cyfrową zmniejszać. Oczywiście tu pojawia się też pytanie dostępności i tego, czy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na poniesienie kosztów inwestycji w cyfrowe technologie. Tutaj my musimy oferować wsparcie. Kolejna kwestia to jest model finansowania. Wiem, że czas nam się kończy, więc mówię o tym w sposób bardzo skrótowy. Z pewnością w niektórych państwach dostęp do kapitału wysokiego ryzyka jest łatwiejszy niż w innych. Tam, gdzie ten dostęp jest możliwy, oczywiście łatwiej jest ruszyć z kopyta firmom typu startup. Tam, gdzie kapitał typu venture capital jest łatwo dostępny, tam obserwujemy bardzo istotny wzrost i mówi się o tym, że inwestycje tego typu mogą osiągnąć poziom 580 miliardów w 2021 roku. Potencjał jest ogromny. Natomiast na tych rynkach, które nie są tak uprzywilejowane, gdzie nie ma tak łatwego dostępu do tego typu narzędzi finansowania, ten rozwój oczywiście jest utrudniony. I dlatego potrzebne jest odpowiednie zaangażowanie instytucji publicznych, banków, ale powiedziałabym, że może nasze podejście jest też nieco zbyt ortodoksyjne. Mogę tak powiedzieć, ponieważ przez wiele lat pracowałam w ramach Komisji Europejskiej. Proszę mi wybaczyć, jeśli pozwolę sobie na taki odważny komentarz. Wydaje mi się, że czasami warto jest podjąć większe ryzyko. Gdybyśmy byli gotowi do bardziej odważnych działań, to myślę, że można byłoby łatwiej pomóc państwom rozwijającym się, które na pewno takiego wsparcia potrzebują. Więc oczywiście potrzebne jest takie współdziałanie prywatnych inwestorów ze wsparciem publicznym. Natomiast myślę, że warto byłoby działać po prostu bardziej dynamicznie, żeby odpowiadać na dynamiczne potrzeby tego dynamicznie rozwijającego się sektora. Bardzo serdecznie dziękuję. W Polsce na przykład w tej chwili 70% inwestycji typu venture capital to są pieniądze płynące z państwowego budżetu, a więc to jest naprawdę bardzo ważne wsparcie. Nie tylko na tym najwcześniejszym etapie, ale również nieco później, jeżeli chcemy dać szansę rozwoju startupom. Teraz chciałbym już przekazać głos panu ambasadorowi. Musimy założyć odbiorniki, więc dajmy na to jeszcze czas słuchaczom. A ja w międzyczasie powiem, że przypominam sobie bardzo ciekawą konferencję, która odbyła się we Francji, Diva Tech. I była wtedy mowa właśnie o finansowaniu technologii cyfrowych. Być może pan mógłby się do tego jakoś odnieść, ale można też oczywiście odpowiedzieć na moje otwarte pytanie. Skorzystał z doskonałego tłumaczenia, ale przede wszystkim, jak pani minister powiedziała, pierwsza odpowiedzialność państwa to infrastruktury, a w szczególności w krajach rozwijających się. To tutaj to jest dostęp do internetu dla wszystkich, a dla prawdziwego internetu, neutralnego, wolnego i otwartego, a nie internetu, który zamyka. I wiem, o czym myślę. Ten, który pozwala na innowacje bez pozwolenia.
W tej chwili mamy coś w rodzaju fałszywego internetu, który umieszcza was pod dominacją operatora. To jest pierwsza rzecz. W tych infrastrukturach można sobie jeszcze wymyślić inne. Tożsamość bankowizacja, tak by trzeba powiedzieć. Więc mamy płacenia, kwestie ekonomiczne, kwestie, które przez to mogą przychodzić. To trzeba polityk publicznych, które są dedykowane dla ekonomii, dla Francja wspomagana Europą. Działa w ten sposób. Chciała mieć francuski przemysł kapitału ryzyka wysokiego, trzeba było interwencji państwa. Natomiast państwo nie stało się capital riskerem. Do tego trzeba specjalnych ekspertów, ale można finansować, współfinansować, chronić tak, jak wy to robicie. Od kilku lat przeszliśmy do następnego etapu. Mówimy o scale up. W tej chwili w Francji mamy startupów bardzo dobrze, ale my chcemy jakieś takie wielkie, żeby one wzrosły, jednorożce. I to wymaga zupełnie innych interwencji. Mogę powiedzieć, że od 3 lat otworzyliśmy kolejny rozdział, może jeszcze ważniejszy. Chodzi o to, żeby pomagać w transformacji cyfrowej średnich i małych przedsiębiorstw, bo większość miejsc pracy znajduje się właśnie w tej tkance małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków, żeby angażować ekspertów, doradców do spraw przemian cyfrowej. I mamy we Francji politykę publiczną, która pomaga na uzyskaniu, rady, na pracę w sieci, tak żeby małe i średnie przedsiębiorstwa też mogły skorzystać z rewolucji cyfrowej. Bardzo dziękuję. Zgadzam się w pełni. Podam jeszcze przykład z Polski. My w tej chwili jesteśmy w trakcie wdrażania prawdopodobnie największego europejskiego projektu, który nazywamy Open Education Network. Staramy się podłączyć 30 tysięcy szkół do internetu wysokiej prędkości. Chcemy również zaoferować i zagwarantować większy dostęp startupów do internetu szerokopasmowego. Ale teraz już czas na pana Wiktorsa Makarowsa. Poprosimy o komentarze dotyczące inwestycji czy może działalności biznesowej. Bardzo dziękuję. Pytał pan o to, jak możemy zachęcać startupy do innowacji. Myślę, że nie musimy zachęcać startupów do innowacji. Musimy raczej zachęcać ludzi do tworzenia startupów. To jest klucz do sukcesu. A więc trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ludzie są gotowi do zakładania startupów, czy chcą ponosić ryzyko, czy są na to gotowi w moim kraju. I z przyjemnością odpowiadam na to pytanie, tak, na Łotwie bardzo często przedsiębiorcy chcą być częścią transformacji cyfrowej i istotnym elementem ekosystemu gospodarczego, ale do tego potrzebne są im odpowiednie warunki. Już zostało to tutaj powiedziane, że potrzebne są odpowiednie polityki, które regulowałyby kwestie dofinansowania, które stwarzałyby możliwości bezpośrednich zachęt finansowych. To, co my robimy w tej chwili na Łotwie, właściwie można powiedzieć, że jest to taki europejski model tworzenia cyfrowych hubów innowacji. Takie cyfrowe huby innowacji to miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie, poradztwo w zakresie nowych technologii, mogą nauczyć się nowych rozwiązań cyfrowych. I to jest taka inicjatywa, która rozgrywa się właśnie pod nadzorem władz publicznych. Jeśli chodzi o finansowanie, tutaj muszę być zupełnie uczciwy i powiedzieć państwu, że przygotowując się do tej rozmowy, konsultowałem się z pracownikami sektora ICT i najczęściej mówią oni o tym, że przede wszystkim ważne jest wsparcie inwestora, takie konstruktywne wsparcie. I istnieje tutaj zakres różnych możliwości.
czasami małe i średnie przedsiębiorstwa mają łatwiejszy dostęp do linii kredytowania w przeciwieństwie do startupów, ponieważ są już po prostu uznanymi przedsiębiorstwami, które od jakiegoś czasu działają na rynku. Natomiast Państwo wspomnieli tutaj również o kapitale wysokiego ryzyka i w przypadku startupów tego typu finansowanie jest również niezbędne. Co ciekawe, w naszych warunkach, w naszym kraju, i to również mówię po rozmowie z przedstawicielami sektora ICT. Mianowicie firmy te nie są do końca zainteresowane inwestycją ze strony zagranicznych inwestorów. Mówią o tak zwanym organicznym rozwoju. Chcą być, ci przedsiębiorcy chcą w sposób autonomiczny rozwijać swoją działalność biznesową. Była również mowa o funduszach unijnych. Oczywiście wszyscy z nich korzystamy. I właściwie to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Niestety już kończy nam się czas. Dyskusja jest niezwykle ciekawa, więc myślę, że możemy sobie pozwolić jeszcze na przedłużenie tego panelu. A w tej chwili przed nami ostatnia część naszej debaty, czyli wolne wnioski. Jeżeli Państwo chcieliby na tym etapie coś jeszcze dodać, bardzo proszę. Proszę tylko o bardzo zwięzłe wypowiedzi, dosłownie 30-60 sekund na panelistę, zaczynając może od pani minister. Bardzo dziękuję. Jedną rzecz chciałabym dodać, jest to coś, czego nie powiedziałam wcześniej. Rząd Etiopii niedawno wprowadził Krajowy Fundusz Innowacji. Krajowy Fundusz Innowacji obejmuje różne narzędzia finansowania, między innymi typu venture capital, equitable capital. Prywatni inwestorzy zatem przede wszystkim wchodzą tutaj w grę na tym późniejszym etapie rozwoju firmy. I w związku z tym staramy się zagwarantować również to wsparcie na poziomie najwcześniejszym rozwoju firmy we współpracy z Bankiem Krajowym, jak również bankami komercyjnymi. I chcę jeszcze powiedzieć, że ponieważ my będziemy kolejnym państwem gospodarzem szczytu cyfrowego ONZ, to z radością wszystkich Państwa zapraszam do przyjazdu do Etiopii. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Mam nadzieję, że faktycznie nam się to uda w przyszłym roku. Pani wiceprezes. Szanowni Państwo, Europejski Bank Inwestycyjny w pełni dostrzega korzyści, które płyną z transformacji cyfrowej. Uwypukliła nam to w całej rozciągłości pandemia COVID-19, która nam uświadomiła, że cyfryzacja jest niezbędna do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Bez transformacji cyfrowej nie będziemy w stanie się rozwijać, ponieważ świat, który stoi przed nami, jest już cyfrowy. Chciałabym powiedzieć Państwu, że w przeciągu następnego roku będziemy pochylać się nad możliwie najlepszym sposobem zdefiniowania, opomiarowania i nad sprawozdawczością dotyczącą cyfryzacji. Europejski Bank Inwestycyjny w pełni wspiera wysiłki zmierzające do usunięcia wykluczenia cyfrowego i z dumą chciałabym Państwu powiedzieć, że nasze wsparcie obejmuje współpracę z najważniejszymi firmami technologicznymi. W 2020 roku wsparliśmy finansowo techniczne jednorożce i wierzymy w to, że działając wspólnie możemy zagwarantować lepszą jakość życia, jak również lepsze warunki zatrudnienia wszystkim na świecie. I jeszcze poproszę o bardzo króciutki komentarz ze strony pani Marii Spatolizano. Jak Państwo wiedzą, Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązała się do współpracy cyfrowej, publikując plan rozwoju współpracy cyfrowej przygotowany przez sekretarza generalnego.
Wierzymy w to, że musi to być proces wielostronny, który będzie angażował uczestników reprezentowanych między innymi tutaj podczas szczytu cyfrowego ONZ. Chciałabym jeszcze kilka słów powiedzieć na temat globalnego porozumienia cyfrowego zaproponowanego przez sekretarza generalnego. Jest to inicjatywa znana pod nazwą Global Digital Compact. W ramach tej inicjatywy nakreślono zasady otwartej, wolnej, bezpiecznej przyszłości cyfrowej. Są to kwestie oczywiście bardzo złożone. Musimy zatem wielokrotnie utwierdzać się we wzajemnym zobowiązaniu na rzecz poprawy globalnej łączności, na rzecz niepozostawiania nikogo w tyle. Chcemy umożliwić wszystkim dostęp do wielu opcji w zakresie korzystania z cyfrowych dóbr publicznych. Pamiętajmy o tym, że ważne jest ustalenie reguł przetwarzania danych, jak również poszanowanie praw człowieka w przestrzeni cyfrowej, a nie tylko offline. Chcemy walczyć z dezinformacją, z szerzeniem się manipulacji w internecie i wszelkiego rodzaju nadużyć. A zatem wzywamy wszystkich Państwa do współudziału w tworzeniu tego konsensusu i na pewno szczyt cyfrowy ONZ jest właściwym miejscem do prowadzenia takich dyskusji. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Powiem może tylko tak. Czy Państwo sobie wyobrażają świat cyfrowy bez Linuxa, bez MySQL, bez OpenStreetMaps, bez Wikipedii? Wyobraźmy sobie taki świat. Z pewnością my wszyscy musimy promować, wspierać te cyfrowe dobra wspólne, ponieważ wszyscy z nich korzystamy. Oczywiście i platformy typu open source są dla nas bardzo ważne. Jeszcze pan Makarows. Dzisiaj mówię głównie o perspektywie łotewskiej. Więc chcę powiedzieć, że jesteśmy gotowi zaangażować się w ten międzynarodowy wysiłek i na pewno we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem ECOSOC-u będziemy współpracować na rzecz osiągnięcia zrównoważonych celów rozwoju. Będziemy również dzielić się naszymi najlepszymi praktykami, naszą wiedzą techniczną w ramach grup roboczych ONZ-u. To są grupy robocze, które dotyczą nowych usług cyfrowych, ale również cyberbezpieczeństwa i zarządzania internetem. I wreszcie chcę podkreślić, że zarządzanie usługami cyfrowymi musi stawiać w centrum godność ludzką i poszanowanie praw człowieka. Bez tego zrównoważony rozwój cyfrowy nie będzie możliwy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Na koniec powiem jeszcze tak, że jedna rzecz jest pewna. Transformacja cyfrowa będzie toczyła się dalej, a my musimy być coraz to bardziej elastyczni, przyjmując nowe technologie, nowe rozwiązania prawne i stymulując inwestycje. Chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za Państwa wystąpienia. Dziękuję za podzielenie się Państwa komentarzami. Bardzo przepraszam za niewielkie opóźnienie, ale myślę, że było warto. Dziękuję również słuchaczom. Dziękuję za Państwa uwagę. Życzę wszystkim Państwu owocnych debat podczas tego szczytu cyfrowego, a nasi paneliści zasłużyli na aplauz.